To była obsesja, bo znałam na pamięć cechy charakterystyczne sprawcy. Ciągle zastanawiałam się, kto może nim być. Ten nie, bo za wysoki. Ściany w moim pokoju były oklejone rysopisami i mapami. Wciąż powtarzali mi, musimy go dorwać. Poprosiłam dyrektora służb kryminalistycznych, żeby wydrukowano po piersie w 3D. Odmówił, bo nie chodziło o ludzkie szczątki. Zatem sama wykonałam ten model. Dysponowałam ponad setką portretów pamięciowych. Postanowiłam uśrednić oczy, nos i usta. Stworzyłam szkic kompozycyjny, na podstawie którego wykonałam popiersie. Użyłam styropianu i plasteliny. Oczy zrobiłam ze szkła, dokleiłam sztuczne rzęsy.